pasach zawsze jest uślizg. Ja teraz miałem ten uślizg. Koło się uślizgło i zaraz wróciło, bo zeszło z pasa białego. Pasy to są najniebezpieczniejsze na ścigana motocykla. Ty mu tutaj przyspieszasz, tak, a on na tej białej farbie to w ogóle się nie trzyma. Uślizg. Także uważajcie, ja teraz sobie po prostu pofolgowałem. Nieważne jaka temperatura, niech nawet będzie asfaltu 60, na ten pas was nie uchroni. Po prostu odkręcacie i uślizg jest. Jakby ten pas był, bym wjechał i by był długi, to już zaraz się ma. Byłaby gleba. I w ogóle w każdej Hondzie te regulatory napięcia siadają i objaw jest taki, że no co, no, pierw myślicie, że akumulator wam nie ładuje, akumulator słaby, nie chce odpalić, tak? No, to jest taki pierwszy objaw. No i co, ładujecie go, tak, odpali wam, o policajty, jest wszystko ok, nie? Mam nadzieję, że tablica jest u mnie na normalnym miejscu. Dobra, jedyny ja się zatrzymam. Wow. Nowy motokod. Znowu się zatrzymam. No i tak, ładujecie ten akumulator, odpala wam, jedziecie, światła zapalacie i lecicie w trasę, tak? Stajecie na chwilę. O Jezu, ja z tą tablicą, Boże kochany. Nie wiem w jakim stanie jest, no, trudno, ryzyk fizyk. Stajecie na światłach i wam motocykl przygasa. No i już nie odpalacie, o. Motocykl. Siema. Gdzie lecicie? No? Gdzie lecicie? Na Kiepca. Gdzie? Na Kiepca. A. Dzisiaj fajna pogoda, nie? No. Ani nie za gorąco, ani nie za zimno. Co? No i na ulicy cię spotkałem, bo tylko tak świetnie oglądam. Aha, aha. No beta jeszcze tam? Beta jeszcze tam? Poczekaj. Tą betę jeszcze ma? A ty mnie znasz w ogóle? A, z kanału w Legowco. Mam, ale jest wystawiana na sprzedaż. W przyszłym tygodniu przyjeżdżają. I co teraz kupujesz? No zobaczysz, jutro jadę. Widza spotkałem, słuchajcie. Honda podjadę, stanę chwilę, pogadam z nim. A jeżeli chodzi o ten regulator, no i co? I kupujecie nowy akumulator później, tak? Myślicie, że będzie ok? A tu w sumie nie będzie ok. Ja tak zrobiłem właśnie, kupiłem drugi akumulator i to nic nie dało, nie? Ja w tym kasku nie słyszałem, wiesz? Chcesz coś ode mnie? Wlepy jakieś masz? No mam chyba. To poproszę. Chcesz coś ode mnie? Także no, na razie nie mogę powiedzieć, ale jutro jadę, jak wszystko dobrze wyjdzie, siema. Gdzie latałeś, że kolektory takie rozgrzane? No, nie rozgrzane, one są pomalowane na czerwono. Aha, czyli że takie rozgrzane. Farbą. Na czerwono. Nie, tak sobie freerida zrobiłem, wiesz? Jest to trochę pogniecony, mam patrz, ale masz Born to Ride'a. Dziękuję. I poczekaj, może moje będą. No. Wiesz co, dam ci aż tyle. Dziękuję. Bo mam. Rozdaj najwyżej kolegom, dobrze. Czy co? W terenie też jeździsz, czy tylko? No jeździłem, miałem Husqvarnę 125, CBR, ale sprzedałem ostatnio i kupiłem CBR-kę, nie? Mhm. I co, fajna, nie? Honda fajna, nie? Fajna, nie? Mi nie pali teraz na jedną świecę, wiesz, i tak trochę słabo, ale muszę zrobić, bo jeszcze coś jest... 900? Co? 900? 900, no. To idźcie na tego kebaba, a ja spadam na chaos. Nara, trzymajcie się. No, przyjechali sobie sprzętami na kebaba. Ale matowa BMK. Ciekawe, czy tą gumą oblepiona? Z tymi kolektorami to też fajnie, nie? One są pomalowane taką farbą żaroodporną. Matową. I kolega myślał właśnie, że coś mi nie baś. Torby nie zapiąłem. Nie wiem, czy czegoś nie zgubiłem. Chyba nie. Dobra, wszystko chyba jest. Wszystko jest, dobra. Mi z rury strzeliło. Czy studzienka? Z rury. Te torby to powinny być sygnalizatorami. Nie zapiąłeś zamka. Odkąd jeżdżę na krosach, to nie mam zaufania do lusterek. Nie wiem dlaczego. Muszę zawsze jeszcze się popatrzeć do tyłu. Dobra, to na hej, trzymajcie się. Yo. a ja co? Awaria. Tylko nie wiem dlaczego. Czy nie ma paliwa? Czy regulator, o którym wam właśnie mówiłem? Nie wiem co. Nie ma paliwa.